Albert urodził się około 1149 roku we Francji. Wstępuje do kanoników regularnych od Świętego Krzyża w Montera, gdzie w roku 1180 zostaje wybrany przyorem. Albert musiał być człowiekiem niezwykle utalentowanym, gdyż jego życie obfitowało w zaszczytne nominacje i urzędy. 4 lata potem został biskupem w Bobbio, a w roku następnym we Vercelli. Tą diecezją rządził gorliwie i mądrze przez 20 lat. Równocześnie w tym samym czasie Albert spełniał ważne misje zlecane mu przez Stolicę Apostolską. Klemens III powierzył mu pośrednictwo między Rzymem a cesarzem Fryderykiem Barbarossą. Ten sam papież zlecił mu podobne zadanie z następcą Fryderyka, Henrykiem IV. Jako wysłannik Innocentego III załagodził zatargi i doprowadził do pokoju między kilkoma zwaśnionymi miastami. W roku 1194 napisał konstytucję dla kanoników regularnych w Billa. Najważniejsze znaczenie dla diecezji Vercelli miał synod tam odbywający się w roku 1191, na którym uchwalono ważne dekrety dotyczące karności kościelnej. W 1204 roku wybrano go patriarchą Jerozolimy. Innocenty III wybór ten zatwierdził i rozesłał list do duchowieństwa Ziemi Świętej z zawiadomieniem o tej nominacji. Z tej okazji papież wyliczał wiele zalet i cnót Alberta, które go predestynowały na tak zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko. Jednocześnie biskup Albert pełnił urząd legata Stolicy Apostolskiej w Ziemi Świętej, rezydował w Akce. Podejmował działalność na rzecz pokoju, doprowadził do zgody między królem Cypru i Jerozolimy, między królem Armenii a książętami Trypolisu, między templariuszami a królami Cypru i Armenii. Starał się ulżyć doli jeńców. Skodyfikował obyczaje mnichów z Góry Karmel, dając podwaliny pod rozwój powstającego zakonu. W czasie procesji z okazji święta podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 1214 roku został zasztyletowany przez mnicha, którego złożył z urzędu. Odbiera cześć diecezji Vercelli w zakonach kanoników regularnych i karmelitów. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Alberta, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.